Cześć, z tej strony ekipa Warband TV. W minioną sobotę w naszym sklepie Warband gracze Flames of War rozegrali ćwiczebne manewry przed zbliżającym się wydarzeniem ETC, czyli największym turniejem tego systemu. Gracze sprawdzali umiejętności poszczególnych dowódców, jak i potencjał ich rozpisek. Nie ćwiczą oni konkretnych misji, ale z każdej bitwy starają się wyciągnąć wnioski i spostrzeżenia, które pozwalają im doskonalić swoje umiejętności i armię. Najciekawsze rozpiski zweryfikuje ich występ na ETC. Jak mówi Michał Reksio-Jóźwiak, mamy kilka pewniaków, nad kilkoma się zastanawiamy. Niemniej Flames of War jest grą, gdzie rozpiska nie determinuje wygranej. Warto się trzymać pewnych ogólnych reguł jej tworzenia, ale dużo więcej zależy od pomysłu na jej rolę w drużynie i od samego generała. Zatem, szanowni dowódcy, trzymamy za Was kciuki, życzymy samych sukcesów w bitwach oraz zapraszamy serdecznie do naszego sklepu Warband na kolejne manewry i ćwiczenia. Dziękujemy, że oglądaliście. Nie zapomnijcie o polubieniu naszej strony. Do usłyszenia w następnym materiale oraz do zobaczenia w sklepie. Cześć!